obecnych czasach kluby piłkarskie coraz częściej i szybciej sięgają po piłkarzy młodzieżowych, dając im szansę popisania się przed publicznością w bardzo młodym wieku. O ile codziennością jest debiut piłkarzy w wieku lat 18 czy 19, o tyle przytoczeni poniżej zawodnicy sprawiają, iż przeciętny debiutant może czuć się seniorem. Najświeższymi przypadkami wczesnych kadrowych debiutów są Alen Halilović, który na swój debiut w drużynie chorwackiej musiał czekać do 15 urodzin, podobnie zresztą jak jego vis-a-vis w kadrze Norwegii Martin Odegaard. Dodajmy do tego Karamoko Dembele, który zadebiutował niedawno w barwach Celticu Glasgow w wieku zaledwie 13 lat. Jednym z najmłodszych debiutantów w historii stał się w 1995 roku Mohamed Kalon. Świeżo upieczony wówczas niespełna 16-letni reprezentant Sierra Leone dobrze zaprezentował się podczas Pucharu Narodów Afryki, co zaowocowało transferem do Europy. Kalon grał nawet w takich potęgach jak Monaco czy Inter. Co ciekawe, gra on po dzień dzisiejszy, reprezentując założony przez samego siebie klub FC Kalon. Na początku XX wieku w świecie piłkarskim pojawił się Anibal Falco. Ten urugwajski obrońca zadebiutował przed 16 urodzinami w dość brutalnym pojedynku z reprezentacją Argentyny. Niestety zawodnik ten zniknął tak szybko, jak zadebiutował, rozgrywając ledwie 4 oficjalne spotkania. Na tej liście nie mogło zabraknąć Stefana Afiacha. Była gwiazda Gany zadebiutowała w swojej kadrze w wieku 14 lat w meczu Pucharu Czterech Narodów przeciwko reprezentacji Beninu. Późniejsze losy gwiazdy gańskiej piłki to chociażby gra dla słynnego Juventusu Turyn. W podobnym wieku debiutował niemalże anonimowy reprezentant amerykańskich Wysp Dziewiczych McDonald Taylor Jr., grający obecnie w lidze uniwersyteckiej. Co ciekawe, w 2006 roku, gdy debiut zaliczył junior, kadrę opuszczał jego ojciec, 46-letni McDonald Taylor Sr., zostając tym samym najstarszym piłkarzem w historii tej reprezentacji. Wyczyny te blednią jednak w obliczu mało znanego Boliwijczyka. Mauricio Valdivieso zadebiutował bowiem w lokalnej klasie rozgrywkowej w wieku 12 lat, co po dziś dzień czyni go najmłodszym graczem dorosłej kadry w historii. W ekstraklasie najmłodszym debiutantem w XXI wieku został Przemysław Mystkowski. Pomocnik Jagiellonii zadebiutował, kiedy miał 16 lat i 34 dni. A wy gdzie graliście w ich wieku?